będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy w Bulobulo w Boliwii, w parafii katolickiej, w misji katolickiej. I z tego miejsca pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich uczestników Światowego Dnia Młodzieży, zebranych w Białej Podlaskiej, całą młodzież, księży, wszystkie osoby, które się zgromadziły w tym miejscu. Z tego miejsca przepięknego, tropikalnego pozdrawiamy bardzo serdecznie i chcemy pokazać, czym jest życie misyjne, jak wygląda nasza praca i chcemy też pokazać wiarę tych ludzi, którzy tutaj są i chcemy dzielić się tym świadectwem ludzi, którzy na całym świecie dają świadectwo o Chrystusie, bo spotkali Chrystusa w swoim życiu i dzisiaj mają odwagę, aby o tym zaświadczyć. Bóg jest jeden, Bóg jest wiele, wiele wyznawców tego Boga. Jestem tutaj 4 lata i naprawdę doświadczyłem tutaj wiary, której czasami brakuje ludziom w naszym kraju. Ta wiara czasami jest aż namacalna, gdyż ci ludzie uciekają się do Pana Boga, gdyż nie mają poza Bogiem czasami nic innego. Ci ludzie mają swoje wiadomo wierzenia, swoje naleciałości kulturowe, ale jest to ta sama wiara, ten sam Bóg. I ci ludzie w sposób szczególny właśnie to okazują, przychodząc do świątyni, czy uczestnicząc w różnych modlitwach, które organizujemy tutaj w tym kościele. Co znaczy być misjonarzem? Niektórzy się pytają, co trzeba zrobić, żeby zostać misjonarzem. To tak jak w życiu, powołanie. Wielu ludzi chce poznać świat i zobaczyć coś więcej, zobaczyć inny kontynent, wyjechać gdzieś, bo są ciekawi świata, ale to za mało. Ciekawość jest jakimś małym elementem, ale żeby być misjonarzem potrzeba czegoś więcej. Potrzeba powołania. I kto może zostać takim misjonarzem? Myślę, że każdy, kto tylko czuje powołanie. Ale jeżeli ktoś przyjedzie, aby tylko zwiedzać, no to będzie się męczył. To nie da rady wytrzymać tutaj, bo jest zupełnie inny świat, zupełnie inna kultura, zupełnie inni ludzie. Chociaż podobni do nas, to jednak zupełnie inni, którzy nie potrafią się zaadoptować do tych sytuacji. Venga, no quieres. Życie misjonarza, co my tu robimy? O, teraz jesteśmy w internacie tutaj i naszym takim głównym celem są dzieci, które mają bardzo trudną sytuację w swoim domu rodzinnym, które są wykorzystywane w swoim domu, albo w jakiś sposób rodzice nie potrafią zadbać o swoje dzieci. Jest w tym roku 25 dziewczyn, które zamieszkują w internacie. Życie księdza na placówce misyjnej przede wszystkim być dla ludzi. Być dla ludzi, sprawować sakramenty, modlić się razem z nimi. Każdy dzień niby jest podobny, ale jednocześnie zupełnie inny, bo każdy dzień przynosi coś nowego. Ktoś umiera, ktoś zachoruje, wzywają księdza. Czy zawsze mają wiarę w to, co robi ksiądz? Trudno powiedzieć. Zawsze się modlimy za nich, aby ta wiara była autentyczna i aby ta wiara była głęboka, ale nikt nie wie, co oni rzeczywiście do końca przeżywają, bo mają swoje tradycje, swoje przyzwyczajenia. Gdy coś się dzieje złego, zawsze wzywają księdza, żeby się ksiądz pomodlił, żeby ksiądz wysłuchał, żeby ksiądz w jakiś sposób pomógł. Z tego, co opowiadali wcześniejsi misjonarze, ta sytuacja była bardzo różna, bo na początku się bali białego człowieka, który przyjechał, który był obcy, nie wiadomo czego mógł chcieć. Parafia nasza liczy 13 lat, jest dosyć młoda. I po 13 latach ludzie zaufali kapłanowi, zaufali księdzu, który przyjechał i zobaczyli, że to, co tutaj robią misjonarze, jest rzeczywiście autentyczne. To, co robią misjonarze i ta praca. I jak widzimy, o dzieci nie boją się dzisiaj ani księdza, ani nowego, przychodzą się bawić. I są pełne zaufania, bo wiedzą, że tutaj w kościele mają bezpieczne miejsce. To, co tu widzimy, to jest podwórko parafialne. Pałyczy, miejsce, gdzie jest cień, bardzo potrzebny w tych warunkach tropikalnych. Drzewa, przystrzyżona trawa, wszystko zaplanowane, zorganizowane. Z drugiej strony jest internat, tam również przystrzyżona trawka, drzewka, palmy, ładnie krzaczki przystrzyżone, wszystko jest zorganizowane. Za bramą naszego podwórka niestety rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. Ulice, które zobaczymy,
Miejsca, które zobaczymy, są bardzo dzikie i naturalne. Nikt nie interweniuje w to, jak rosną, gdzie rosną. Raczej nikogo to nie interesuje. Nazywam się Selina, śpiewam w zespole kościelnym. Moją wiarę okazuję chodząc do kościoła, słuchając Słowa Bożego i staram się pomagać innym. Uczestniczę też w spotkaniach katechistów i młodzieży. Najczęściej młodzi ludzie nie chcą uczestniczyć w życiu kościoła, ale jest też pewna grupa, którzy przyjmują się kościołem, zależy im na kościele. Dla mnie Bóg jest bardzo ważny, bo daje mi siłę i mnie ożywia do robienia rzeczy dobrych. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi. Dzielę się moją wiarą ze wszystkimi, którzy są wokół mnie. Bardzo często przychodzę do kościoła na mszę świętą. Także staram się pomagać innym, ponieważ jestem młody i wiem, że mogę pomagać i mam siłę. I to pomaga mi wzrastać. Co mogę powiedzieć do młodych, do moich rówieśników? Przychodźcie do kościoła. Pogłębiajcie swoją wiarę, wypełniając przykazania i pomagajcie innym. I to wszystko dla waszego dobra i dla dobra całej wspólnoty. Nazywam się Iris Paola Maldonado Montero. W moim życiu chcę naśladować Jezusa. Ważne jest mieć wiarę i nią żyć. Nie można tylko mówić, że ma się wiarę i nic nie robić. Ważne są czyny. W tym roku przygotowuję się do bierzmowania. Jesus Cristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va, y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Przyjeżdżając na misję, trzeba być przygotowanym na wszystko, gdyż praca misjonarza to nie tylko praca duszpasterska, ale też praca przy budowie czy przy koszeniu trawy. Praca normalnego człowieka, który musi być przygotowany na wszystko. Różne remonty, różne prace budowlane wykonuje misjonarz, gdyż czasami ludzie, którzy żyją tutaj, nie mają pojęcia, jak niektóre rzeczy zrobić i wykonują. Jak widzimy, jesteśmy na placu budowy kościoła. Wcześniej tutaj był kościół, ale
ten kościół nie spełniał warunków do odprawiania mszy świętej. Wszystko się waliło, strach było stać przy ołtarzu, gdyż cegły wypadały ze ścian, więc trzeba było podjąć pracę remontową. Te prace, które tu widzimy, trwały rok czasu i cały czas czekamy na dach, na dokończenie tej budowy, byśmy mogli normalnie odprawiać msze święte. Te msze święte są odprawiane na pasillo, na korytarzu salonu, pod dachem, gdyż tylko tutaj mamy miejsce, aby odprawiać msze święte. Jeżeli tej trawy się nie wyschnie, to w tej trawie żyją żmije. A tutaj mamy salon i lekcje pierwszej komunii, bierzmowania. I te żmije mogą powrócić nasze dzieci, dlatego też wycinamy tutaj te chaszcze. Sami się pytają niektórzy, dlaczego ludzie nie pomagają. Parafianie, ci, którzy tutaj mieszkają, oni są dosyć biedni i oni mają swoją pracę. Pracują praktycznie od rana, od świtu do późnej nocy, ale w miarę możliwości również przychodzą. Czasami ile tylko mogą, to pomogą. Zwłaszcza dzieci są bardzo chętne do pomocy, do sprzątania, do jakiejkolwiek pomocy, ale wiemy, że dziecko nie jest w stanie pomóc na tyle, aby wybudować kościół. Tutaj w Bulubulu praca misjonarza świeckiego to praca w domu dla dzieci, który mamy, w domu dla dziewcząt, żeby było konkretniej. W tym roku mamy 25 dziewczynek, które są z nami praktycznie 24 godziny na dobę. Zostają cały tydzień i na weekendy chodzą do domu. Są to dzieci albo z rodzin patologicznych, dzieciaki, które są z rodzin nieudolnych wychowawczo, albo po prostu dzieci, które mają poważne problemy szkolne, które są w jakiś sposób zaniedbane. Lub też mama na przykład nie mówi w języku urzędowym, w języku hiszpańskim, posługuje się tylko językiem quechua, no i nie jest w stanie pomóc swoim dzieciom. Mieliśmy w zeszłych latach dzieci z rodzin ewangelickich, z dzieci z kościoła adwentystów. Nie stawiamy tu reguły, tylko, że tylko dzieci z rodzin katolickich przyjmujemy. Po pierwsze, zasada jest taka, żeby przyjąć dzieci, które naprawdę potrzebują, które mają jakieś problemy. Zresztą mi się wydaje, że ich wiara jest większa od mojej, najzwyczajniej w świecie. Jest to wiara taka pełna zaufania i nie zawsze te dzieci przychodząc tutaj mają pojęcie o Panu Bogu. Coś tam gdzieś tam słyszały, ale są takie sytuacje w wielu wypadkach, że to dzieciaki w swoich rodzinach tą wiarę. Mamy wiele takich co roku przypadków, że dzieci nie są chrzczone i poznając tutaj nas, poznając nasz kościół tutaj w domu, po pewnych miesiącach zaczynamy rozmowy wstępne z rodzicami, czy nie mają nic przeciwko temu, czy moglibyśmy ochrzcić ich dzieci. Ale to wychodzi od samych dzieci, one same proszą rodziców, mamo, tato chce być chrzczonym. I ta mama zazwyczaj albo tata jeszcze nie wie, z czym to się je, co to jest. Jest niepewna, ale to dzieciaki ciągną za spódnicę, mówiąc, mamo, ale ja chcę być chrzczonym.
I to jest piękne, że te dzieci zaczynają. To nie jest tak jak my u nas w Polsce, że się szło z mamą, z babcią, z bratem starszym, czy z starszą siostrą do kościoła. I czasami może to jest tylko i wyłącznie przyzwyczajenie albo tradycja. Te dzieciaki to czują jakoś tą potrzebę tego Pana Boga i mi się wydaje, że to jest piękne. Ostateczne słowo dla młodzieży zgromadzonej w Polsce, w Białej Podlaskiej i na Światowych Dniach Młodzieży. Nie bójcie się wierzyć w Chrystusa. Tutaj ci, którzy przychodzą do kościoła, żyją tą wiarą i okazują ją w pueblo, pokazują ją w pueblo swoim rówieśnikom, w szkole, gdzie tylko są. Są z tego dumni, że wierzą w Chrystusa, przychodzą do kościoła, dzielą się tym, czym mają. A tym, czym mają, czym się dzielą, jest ich wiara, już więcej nic nie posiadają. Więc też dzielcie się tym, co macie najcenniejsze, wiarą w Jezus. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quiera. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera.